Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję, gdyż ofiarny będę na łamaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia, nawet narażenie życia, wykonując powierzone mi zadania, ślubuję. Kiedy ogień prawi wszystko to co masz, w szczękach stali uwięziony jest serce twoje łka. Aniołowie w czerni przymywają na czas, czerwień wozów ich niebieski mi dać blask. Strach i niepokój to codzienna życia szkoła, wygrywani ze śmiercią ich pokonać ich nie zdoła. Taka właśnie jest nasza poświęcenia droga, przybywamy gdy w ludziach właśnie trwoga. Serce swe oddałem, ogień duszy wyrwać chcę, z poświęceniem służyć ludziom to dla nas ma sens. Każdy tutaj gotów jest poświęcić życie swe, każdy ma nadzieję, że akcja dobrze skończy się. Tyle samo pragnę powrotów co wyjazdów i niech Bóg pełni nade mną ciągły nadzór. Straż pożarna wiernie służy temu miastu, oddaj cześć bohaterom, których jest tu kilkunastu. Małym bohaterom wielu dziś zawdzięca życie za codzienne nagradzanie zaufania kredytem, dla ludzi w płomieniach nadziei promykiem. Z obie śmierci wyrywamy przed ostatnim krzykiem nasz honor i oddanie wzbudzające zaufanie. Całym naszym sercem wyruszamy na wyzwanie, bo nasza walka z żywiołem nie ustanie. Niech tak już na zawsze zostanie. Szeregi złych ludzi mających nadzieję, wiedza, że ktoś czuwa, osładza im istnienie. Kiedy dźwięk alarmu łamie nocną ciszę, rozlega się od razu znajomych syren wycie. To wyrusza oddział do walki z płomieniami. Chłopaki, pamiętajcie, zawsze bliscy są z wami, choć niektóre święta muszą spędzać sami. Może to ofiara między wrakami, może pod szpital podłożył ktoś dynamit, poszkodowany, przygnieciony gruzami. Nieważne i tak, ujmiemy się za nim. Służba to nie drużba, czasem mówimy tak sami. Gdyby nie oddanie, wszystko byłoby na nic. Nie ma dla nas żadnych znanych ludzkich granic. Kiedy się pojawią, wciąż mamy je za nic. Jesteśmy po to, aby każdy mógł mieć nowe jutro. Strażacka brać z nami nigdy nie jest nudno. W środku jesteśmy wszyscy tacy sami. Ciągle ratujemy ponad podziałami. Nadal jest tak, kierujemy się sercami. Śmierć i kalectwo jednakowo wszystkich rani. Wystaniesz dziś do walki z przeszkodami. Pamiętaj o ludziach, którzy bitwę tę przegrali. Kiedy każdy inny odwróciłby swój wzrok, my z impetem uderzamy, rozrywając cały mrok. Dziś mogę powiedzieć, że nie tylko PSP, ochotnicy równie często wykazują się. Dla każdego, który z dumą nosi mundur, niech te małe słowa krzepią was na duchu. W sercu chęć pomocy, a w głowie pomyśl luku. Życzę wam tu teraz końców powolutku. Jako mały chłopiec chciał zostać bohaterem. W żyłach wzrastało ciśnienie zawsze, gdy słyszał syrenę. Za młody, by być strażakiem, za strażą pędził rowerem. Chciałby zostać jednym z braci i to za wszelką cenę. Pewien siebie młody chłopak wkrótce stał się nastolatkiem. Wszystkie plany legły w gruzach, gdy musiał pochować matkę. Jakby tego było mało, zaliczył miłosną wpadkę i to wtedy poznał moment zwany psychicznym upadkiem. Na dokładkę krzyczki los ciąż stawiał mu kłody pod
nogi. Sam nie wiedział, o co chodzi, jakie są temu powody, że choć wcale źle nie robi, ciągle mu się nie powodzi. Zaczął tonąć w tych problemach bez ratunkowej łodzi, ale on się nie poddawał, z życiem trzeba się pogodzić. Nawet po najgorszej burzy słońce na niebie wychodzi i przez to, że wierzy w siebie, dziś z dumą otwiera oczy, będąc w drużynie Floriana, niosąc pomoc dzień i w nocy. Bo to oni, kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni, co? Ludzkiego dobra, gotowi wynieść pomoc zawsze do samego końca. Bo to oni, kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni, co? Ludzkiego dobra, gotowi wynieść pomoc zawsze do samego końca. Z pewnością ich poznasz w tłumie zwykłych szarych ludzi, bo to oni od lat walczą z tym, co paniczny lęk budzi. Choć te skrycie się boją, nie znajdziesz strachu w ich oczach, mimo że po tych poległych bliscy wciąż płaczą po nocach. I jak zawsze na spontanie coś przerwało mu spanie, znajomy dźwięk wezwanie, choć ledwie trzecia nad ranem. Zanim był w pełni świadomy, miał już na sobie ubranie. Gdy chodzi o ludzkie życie, nie ma czasu na czekanie. Po zaledwie trzech minutach opuścili swą remizę. Liczy się każda minuta, gdy stawką staje się życie. Gdy dojechali na miejsce, nie było nikogo wokół, oprócz tłumu szarych ludzi patrzących na wszystko z boku. Trzymał radiostację w ręku i gdy otrząsł się zamoku, wygłosił, że płonie szpital pełen uwięzionych osób. I tak cztery z sześciu osób, mając na twarzach maski z butlą powietrza, na plecach przystąpili do akcji. Bo to oni, kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni, co? Ludzkiego dobra, gotowi wynieść pomoc zawsze do samego końca. Bo to oni, kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni, co? Ludzkiego dobra, gotowi wynieść pomoc zawsze do samego końca.